W jaki sposób udało ci się uniknąć kwarantanny po powrocie do Polski? Wiedziałam, że to spytacie. Pomidor! A nie wykonałaś test na koronawirusa, tak, i potem zostałaś zwolniona z tego wszystkiego? Tak, tak było. Wiedziałam, że przyleciałam też przez Amsterdam. W ogóle lotów do Polski nie było. Zero. A musiałam do Polski dostać się jak najszybciej, więc leciałam przez Amsterdam i miałam robione badania. Miałam badania robione w Miami, miałam badania robione na granicy, miałam badania robione w Polsce i po prostu puścili mnie. Ja też robię tak sporadycznie też, żeby sprawdzać cały czas, czy nie mam, nie chcę zarażać moich dziadków, do których jeżdżę. Nigdy bym tego nie zrobiła, więc zanim pojadę, robię testy. Tak jest palca? Mhm. A mówisz, że nie, że co? Że... Znaczy nie, tak jakby zastanawiam się nad tym, czy to jest dobra opcja i czy szybka. Ile to czasu czeka się na wyniki? Nie, 10 minut się czeka. Więc to jest, myślę, przeciwciała. Jeżeli miałam, to by się pojawiło. Jeżeli mam, to też by się pojawiło. A chciałaś uniknąć tej kwarantanny, czy po prostu zawodowo musiałaś być dostępna? Nie, i to nie jest tak, że ja nawet, wiesz co, nawet jak uniknęłam tej kwarantanny, to i tak jakoś nie wychodziłam z domu, ale zawodowo musiałam, ponieważ walczyliśmy z czasem i wylatywałam z Miami, cały czas mi przesuwali lot, cały czas miałam przylecieć i siedzieć w tej kwarantannie 2 tygodnie. Siedziałam 10 dni w domu i później wyszłam, więc 4 dni mi się ucięło.